Dobry wieczór. Znajdujemy się na Placu Biegańskiego w samym sercu Częstochowy. Będziemy pytać mieszkańców Częstochowy, jak przygotowania do świąt. Zapraszamy serdecznie. Dzień dobry, Częstochowa Infowideo. Możemy zadać parę pytań odnośnie świąt? Proszę bardzo. Czy na Państwa stole pojawi się jakaś potrawa spoza tradycyjnych? Chyba nie. Chyba nie. Krewetki, tak. Krewetki, super. A czy choinka żywa, czy sztuczna? No, w tym roku sztuczna. Sztuczna. W gronie rodziny, kameralnie, tak. Czy większa rodzina? Nie, kameralnie. A jak Państwu podoba się dekoracja w tym roku na Placu Biegańskiego? Podobna do tej, co roku. No. Czyli jest okej. Okay. Jest okej, okay, jest okej. Okay. Czy chcecie Państwo kogoś pozdrowić? Chcesz kogoś pozdrowić? Wszystkich najbliższych. Rodzinę, znajomych. Pozdrawiamy, dziękujemy ślicznie. Możemy zadać parę pytań dotyczących świąt? No pewnie. Choinka żywa czy sztuczna? No, w tym roku sztuczna. Od 2 lat w sumie. Jak Pani podoba się dekoracja na Placu Biegańskiego w tym roku? Przepiękna jest w tym roku. Prawda? Przepiękna. 12 potraw na stole. Będzie coś takiego odbiegającego od tradycji? Myślę, że nie. Że tradycyjnie. Czy chce Pani kogoś pozdrowić? No, moją córeczkę Milenkę, męża Damiana, wszystkich moich pacjentów i życzę im zdrowych, wesołych świąt. Dziękujemy ślicznie. Zdrowych, wesołych świąt. Dzień dobry, Częstochowa Infowideo. Czy możemy zadać parę pytań dotyczących świąt? Oczywiście. Czy choinka żywa, czy sztuczna? Obowiązkowo żywa. 12 potraw na stole. Czy będzie coś, co odbiega od tradycji, czy raczej tradycyjne? Wszystko tradycyjne. Jak się podoba dekoracja na Placu Biegańskiego? A czy jeździliście już może na pięknym kole? Trochę się boimy. Czego? Nie wiem, jeszcze wysokości. Czy będzie dużo prezentów pod choinką? Nie są najważniejsze prezenty, ale zawsze pamiętamy, chociaż skromnie, a liczy się gest. Czy chcecie kogoś pozdrowić? No pewnie, pozdrawiamy kogo? Chodź, Kacperek, kogo pozdrawiamy? Ja pozdrawiam brata, dziadku, babcie, a ja pozdrawiam mama. Pozdrawiamy wszystkich po prostu i życzymy zdrowych, wesołych świąt przede wszystkim. Dziękujemy wzajemnie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, Częstochowa Infowideo. Możemy zadać parę pytań dotyczących świąt. Proszę bardzo. Choinka żywa czy sztuczna? Sztuczna. 12 potraw na stole. Czy będzie jakaś odbiegająca od standardów? No nie. Jednak tradycja. Czy dekoracja na Placu Biegańskiego się podoba w tym roku? Bardzo pięknie. A czy może Pani już jeździła na kole? Nie, bo ja dzisiaj tu pierwszy raz. A czy chce Pani kogoś pozdrowić? No najbliższą rodzinę, znajomych, no i oczywiście męża. Dziękujemy. Zdrowych, wesołych świąt. Dzień dobry, Częstochowa Infowideo. Czy możemy zadać parę pytań dotyczących świąt? Jasne, zapraszamy. Czy choinka żywa, czy sztuczna w tym roku? No w tym roku niestety sztuczna. 12 potraw na stole. Czy będzie jakaś odbiegająca od tradycji? Na pewno nie 12, bo kto to zje? A czy odbiegająca od tradycji? Wiadomo, każdy dom to inny obyczaj, nie? Czy coś odbiega u nas? Chyba nie, chyba taka klasyka, nie? A nie, zupa owocowa z makaronem. Tak, zupa truskawkowa z makaronem. O, to coś nowego. Jak się Państwu podoba dekoracja w tym roku na Placu Biegańskiego? A czy jeździli już Państwo może na kole młyńskim? Nie, nie, każdy ma lęk wysokości. Chcecie Państwo kogoś pozdrowić? Tak, pozdrawiamy całą naszą wieś, Grun jest wielki. Bo my 100 kilometrów są desyczne. Super! Także akurat tak się trafiło. Państwo przyłączacie się do życzeń. Oczywiście, nie? Przyłączamy się. Dziękujemy ślicznie, zdrowych, wesołych świąt. Częstochowa Infowideo, czy możemy zadać parę pytań dotyczących świąt? Możecie, oczywiście. Choinka żywa czy sztuczna? U nas jest sztuczna w tym roku, bo my tylko nie za bardzo dawno się przeprowadziliśmy do Polski. Jesteśmy ze Syberii, przyjechaliśmy z rodziną w lipcu i akurat do Częstochowy i bardzo jesteśmy zadowoleni tym miastem i szczególnie ludźmi, bo są otwarte, takie życzliwe i życzę wszystkim wesołych świąt. Dziękujemy ślicznie i również życzymy wesołych świąt. Dzięki. I wszystkiego dobrego. Częstochowa Infowideo, czy możemy zadać parę pytań dotyczących świąt? Proszę. No. Choinka żywa czy sztuczna? Żywa. 12 potraw na stole. Czy jest jakaś odbiegająca od standardów? Chyba nie.
Jak pani podoba się dekoracja w tym roku na Placu Biegańskiego? No, sympatyczna, bardzo ładna. To zwłaszcza ta nowość. Czy chce pani kogoś pozdrowić może? No bo ja wiem, no wszystkich znajomych z Częstochowy pozdrawiam. Dziękujemy ślicznie, życzymy zdrowych, wesołych świąt. Choinka żywa czy sztuczna? No będzie żywa. 12 potraw na stole. Czy jest jakaś odbiegająca od tradycji? Nie. Ale 12 nie będzie. Proszę mi powiedzieć, jak się podoba dekoracja na Placu Biegańskiego w tym roku? Super. Podoba się. A czy koło Młyńskie może już pani korzystała? Nie. Z przejażdżki? Boję się. Ja nie. Czyli jednak strach jest. Czy chce pani kogoś pozdrowić? Moją córkę tutaj w Częstochowie, co mieszka. Pozdrawiam ją, córkę Monikę. A mam jeszcze troje dzieci. To słuchamy. Dwoje są w Anglii, a jedno w Warszawie. No to na pewno będzie im bardzo miło słysząc te życzenia, jeśli będą nas oglądać. No to też ich pozdrawiam. Dziękujemy ślicznie. Zdrowych, wesołych świąt. Dzień dobry. Częstochowa Info Wideo. Tak? Możemy zadać parę pytań, jak rozumiem. Tak, że można. Choinka żywa czy sztuczna? U mnie w domu sztuczna. Sztuczna. 12 potraw na stole. Czy jest jakaś oryginalna, odbiegająca od tradycji? Nie, raczej w domu mamy tradycyjnie tak rybka, barszczyk, te sprawy, także... Jak podoba się dekoracja na Placu Biegańskiego? Bardzo, nie jestem z Częstochowy, jestem przyjazny. Bardzo mi się tutaj podoba. Piękne instalacje, świetne, tak ładnie miasto jest oświetlone, także bardzo, bardzo mi się podoba. Czy była już przejażdżka diabelskim młynem? Właśnie czekam. Czy chce pan kogoś pozdrowić może? A pozdrawiam Patrycję, dziewczynę, którą czekam, także... Dziękuję ślicznie, zdrowych, wesołych świąt. Dzień dobry, Częstochowa Info Wideo. Możemy zadać parę pytań dotyczących świąt? Jasne. Choinka żywa czy sztuczna? Żywa. 12 potraw na stole. Czy jest jakaś oryginalna, odbiegająca od tradycji? U nas to chyba zawsze ryby. Takie karp, śledź, Boże, jakiś śledź. Ale karp na pewno. Jak podoba się dekoracja na Placu Biegańskiego w tym roku? Bardzo mi się podoba. Co prawda trochę tak, wiadomo, jest bardzo ciepło i tak, bym powiedział, świątecznie. Jednak trochę mi brakuje takiego znaku, że jednak jest to symbol czegoś, co było przynajmniej dla osób wierzących, że są to święta katolickie. Fajnie by było. Przynajmniej kościół stoi. To jest tak typu. Jest. Czy chce pan kogoś pozdrowić? Rodzinę oczywiście i wszystkich znajomych. Dziękujemy ślicznie. Zdrowych, wesołych Dziękuję świąt. Dziękuję wzajemnie. Dzień dobry. Częstochowa Info Wideo. Możemy zadać parę pytań dotyczących świąt? Choinka żywa czy sztuczna? Żywa. 12 potraw na stole. Czy jest jakaś odbiegająca od tradycji? Bo ciężko mi nie z tradycją, więc... więc ciężko mi wymienić, jakie są tradycyjne w ogóle. Proszę mi powiedzieć, jak się podoba dekoracja w tym roku na Placu Biegańskiego? Bardzo jasna, świecąca. W sumie dosyć podobna do zeszłorocznej. A czy na kole młyńskim już państwo przejechali się, jeździli? Jeszcze nie byliśmy. A jest to w planie? Zobaczymy, jak się plany włożą. Czy chcecie państwo kogoś pozdrowić? Rodziny możemy pozdrowić. Dziękujemy ślicznie. Zdrowych, wesołych świąt. Święta to jednak tradycyjny czas, no również w naszym mieście. Życzymy wam zdrowych, spokojnych i wesołych świąt Bożego Narodzenia. Dla Częstochowa Info Wideo mówiła Magdalena Długosz.